Najdroższy samochód świata to obecnie Bugatti La Voiture Noire. Ta zjawiskowa maszyna zadebiutowała w 2019 roku, na salonie samochodowym w Genewie. W dosłownym tłumaczeniu, La Voiture Noire oznacza czarny samochód i nawiązuje do historycznego modelu Type 57 SC Atlantic. Samochód bazuje na modelu Chiron, jednak w praktyce z supersportowego Bugatti przeniesiono jedynie napęd. 8-litrowy silnik W16, uzbrojony w 4 turbosprężarki, generuje astronomiczne 1500 km. Bugatti La Voiture Noire ma jednak zupełnie inny charakter niż Chiron. Auto zostało lepiej dostosowane do pokonywania długich tras. O czym świadczą choćby zmienione przełożenia skrzyni biegów i bardziej komfortowe zawieszenie. Wpłynęło to na prędkość maksymalną i czas przyspieszenia. Jednak szczęśliwy nabywca raczej nie ma powodu do narzekania na osiągi. Niestety na internecie nie znalazłem zdjęcia oto tego auta, o którym będzie teraz opowiadanie, a więc pokażę wam jakiegoś losowego Rolls-Royce'a, a teraz przejdźmy do szybkiego opowiadania. Swept-tail to motoryzacyjny odpowiednik od couture, luksusowego krawiectwa, zajmującego się tworzeniem ubrań dla konkretnego klienta, przyp. Redaktor, powiedział Giles Taylor, dyrektor działu designu w Rolls-Royce Motor Cars, cytowany w komunikacie prasowym. To Rolls-Royce zaprojektowany i dostosowany do potrzeb konkretnego klienta, tłumaczył. Swept-tail jest wynikiem 4 lat pracy marki. Firma opowiada, że w 2013 roku odezwał się do niej klient, który poprosił o stworzenie unikatowego samochodu inspirowanego luksusowymi jachtami z lat 20. i 30. XX wieku. Auto rozpędza się od 0 do 100 km na godzinę w 2,4 sekundy, do 206,1 s, a do 300 km na godzinę, w 13,1 s. Prędkość maksymalna wynosi 380 km na godzinę i została elektronicznie ograniczona. Nazwa Divo pochodzi od francuskiego kierowcy wyścigowego Alberta Divo, który ścigał się w latach 1928-1929 Bugatti T35. Mimo ceny 5 milionów dolarów za sztukę, wszystkie egzemplarze powstanie 40 Bugatti Divo są już sprzedane. Lamborghini wymyśliło, jak zarobić na najbogatszych klientach. Od kilku lat włoska marka wypuszcza bardzo mocno limitowane modele, które kosztują wielokrotnie więcej niż Aventador. Samochody te często są nieco szybsze, ale najważniejszy jest ich wygląd. Veneno Roadster nie jest wyjątkiem. Model ten łączy niesamowitą stylistykę, rewelacyjne osiągi i cenę, która zrobi wrażenie nawet na najbogatszych tego świata. Od teraz nie będę już nic mówił, bo skończyliśmy już 5 samochodów i to będzie taka tradycja na tym kanale. Proszę po prostu uważnie oglądać obrazki, miłego oglądania.